Paula Montalfornes urodziła się 11 października 1799 roku, niedaleko Barcelony w Hiszpanii. Otrzymała staranne i głębokie wychowanie religijne. W wieku 10 lat straciła ojca. Aby pomóc w utrzymaniu rodziny, zaczęła pracować jako chawciarka. Pomagała w swojej parafii w katechizacji dzieci i młodzieży. Przez to doświadczenie zobaczyła, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie intelektualne i zawodowe młodych kobiet. W roku 1829, pokonując rozliczne trudności, udała się do Figueras i założyła tam pierwszą szkołę dla dziewcząt. Dbała w niej o formację chrześcijańską i ogólnoludzką. Wkrótce zaczęły powstawać kolejne szkoły. W roku 1847 założyła Zgromadzenie Córek Maryi, Sióstr Szkół Pobożnych, Pijarek. Od 1859 roku aż do śmierci przebywała w Olesa de Montesera. Poprzez trud wychowawczy, a także poprzez ufną modlitwę, uczestniczyła w przeżywaniu losów nowego zgromadzenia. W chwili jej śmierci liczyło ono 19 domów, w których mieszkało ponad 300 sióstr. Paulina Montalfornes od świętego Józefa Kalasantego zmarła w opinii świętości 26 lutego 1889 roku. Beatyfikował ją święty Jan Paweł II w kwietniu 1983 roku, a w listopadzie 2001 roku włączył ją do grona świętych. Módlmy się. Boże, który wywyższasz pokornych, Ty wybrałeś świętą Paulinę, dziewicę, aby przez integralną promocję kobiety oraz chrześcijańskie wychowanie młodzieży, słowem i przykładem, świadczyła o Twojej zbawczej miłości do społeczeństwa i rodziny. Pozwól nam za jej stawiennictwem naśladować Chrystusa Nauczyciela i dojść do radości życia wiecznego w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.